Małe lisy, które psują winnicę albo grzechy wierzących. Wierzące Bogu osoby nazywane przez Słowo Boże dzieci Boże, dzieci Boże na ogół nie popadają w wielkie i dobrze znane grzechy, ale według Słowa Bożego są grzechy, które dzieci Boże popełniają często. Te grzechy są jak małe lisy, małe liski, które psują winorośl, nasze życie, i stajemy się bezowocni. Jakie są te grzechy? Oto niektóre z nich. Po pierwsze, wiedzieć, że należy czynić dobro, ale go nie czynić. Mówi nam o tym list Jakuba, 4 rozdział, 17 werset. Jakuba 4:17. 4:17. Kto więc umie dobrze czynić, a nie czyni, dopuszcza się grzechu. Kto więc umie dobrze czynić, a nie czyni, dopuszcza się grzechu. Jakże często takie grzechy popełniam i każde dziecko Boże jest narażone na to, żeby takie popełniać, i niestety te grzechy są spotykane wśród dzieci Bożych. Ja jestem pierwszym, który takie grzechy czyni regularnie, i ten cykl, zestaw tych kilku grzechów jest przede wszystkim dla mnie. Abym sobie przypomniał, co Słowo Boże do mnie mówi, zebrałem takich 8 punktów, z którymi mam największy problem, ale statystyki pokazują, że jest to problem, który być może również dotyczy innych wierzących. Pan wielokrotnie zalecał nam, abyśmy zawsze czynili dobrze wszystkim, a zwłaszcza domownikom wiary. List do Galacjan, 6 rozdział. Galacjan 6:9. A ten, którego się naucza Słowa Bożego, niech się dzieli wszelkim dobrem z tym, który naucza. Także 10 werset. 6 rozdział, 10 werset. A czynić dobrze nie ustawajmy, albowiem we właściwym czasie rządź będziemy bez znużenia. Przeto póki czas mamy, dobrze czyńmy wszystkim, a najwięcej domownikom wiary. Także Tytusa, 2 rozdział, 14 werset. Tytusa 2:14. Który dał samego siebie za nas, aby nas wykupić od wszelkiej nieprawości i oczyścić sobie lud na własność, gorliwy w dobrych uczynkach. Więc ja taki nie jestem. Mateusza 25:34. Mateusza 25:34. Wtedy powie król tym po swojej prawicy: pójdźcie, błogosławieni ojca mego, odziedziczcie królestwo przygotowane dla was od założenia świata. Albowiem łaknąłem, a daliście mi jeść. Pragnąłem, a daliście mi pić. Byłem przychodniem, a przyjęliście mnie. Byłem nagi, a przyodzialiście mnie. Byłem chory, a odwiedzaliście mnie. Byłem w więzieniu, a przychodziliście do mnie. To widzimy. Tutaj kolejny taki punkt. Więc mówiąc o swoim grzechu jak Sodomczyk, muszę powiedzieć, że to jest pierwszy z tych grzechów, z którymi mam problem. Pan Jezus był dla nas przykładem w tej sprawie. W Dziejach Apostolskich 10:38.
o Jezusie z Nazaretu, jak Bóg namaścił go Duchem Świętym i mocą, jak chodził czyniąc dobrze i uzdrawiając wszystkich opętanych przez diabła, bo Bóg był z nim. Czyli widzimy, że w Dziejach Apostolskich 10:38 jest o Panu Jezusie powiedziane, że chodził i czynił dobrze. Jakże powolni jesteśmy w wypełnianiu tego obowiązku. Drugi punkt to jest brak modlitwy za innych. Brak modlitwy. 1 Samuelowa 12:23 zawiera w sobie świadectwo tego rodzaju. Również i ja daleki jestem od tego, aby zgrzeszyć przeciwko Panu przez zaniechanie modlitwy za wami. Owszem, uczyć was będę drogi dobrej i prawej. Jest to jak najbardziej zalecenie. Często modlimy się za siebie, za członków naszych rodzin, za nasze lokalne zgromadzenie, ale zapominamy modlić się za sługi Pana, za misjonarzy, za chorych, za królów i za wszystkich, którzy mają władzę, za wrogów, a także za wielu innych. Tak przecież poucza nas. I gdzie mówię słowo nas, mam na myśli siebie i takich samych obłudników religijnych jak ja. Zbawieni z łaski, mający pełną wolność do życia w Chrystusie, aby czynić dobrze, nie ustawać, a mimo to pielęgnujący hodowlę małych lisków, które psują winnice. Efezjan 6:17. 6:17. Weźcie też przyłbicę zbawienia i miecz ducha, którym jest Słowo Boże. 18. W każdej modlitwie i prośbie zanoście o każdym czasie modły w duchu i tak czuwajcie z całą wytrwałością i błaganiem za wszystkich świętych. 1 Tymoteusza 2:1. 1 Tymoteusza 2:1. Przede wszystkim więc napominam, aby zanosić błagania, modlitwy, prośby, dziękczynienia za wszystkich ludzi. I drugi werset. Za królów i za wszystkich przełożonych, abyśmy ciche i spokojne życie wiedli we wszelkiej pobożności i uczciwości. Kiedy ostatnio modliłeś się za swojego wroga, który najczęściej okazuje ci wrogość? Jest to jeden z małych lisów. Musimy modlić się za wszystkich. Trzeci grzech, ulubiony grzech, to jest grzech podejmowania decyzji i kroków bez wiary. I o tym mówi mi Rzymian 14:23. To jest jeden z częstszych moich grzechów. Rzymian 14:23. Lecz ten, kto ma wątpliwości, gdy je, jest potępiony, bo nie postępuje zgodnie z przekonaniem. Wszystko zaś, co nie wypływa z przekonania, jest grzechem. Rzymian 14:23. To słowo przekonanie, które tutaj w Rzymian 14:23 przeczytałem w tekście krytycznym, jest oddane jako chode diakrinomenos ean fage kata ke kritai hoti uk ek pisteos pande ho uk ek pisteos hamartia estin. Tutaj mamy dwa razy pisteos, pisteos. Pisteos znaczy po grecku wiara. Dlatego to miejsce należałoby raczej przeczytać: lecz ten, kto ma wątpliwości, gdy je, jest potępiony, bo nie postępuje zgodnie z wiarą.
Wszystko zaś, co nie jest z wiary, jest grzechem. Czyli wyraźnie widać, że grzech podejmowania decyzji i kroków bez wiary jest tutaj tym punktem. Tak, nie tylko wszystko, co nie jest zgodne ze Słowem Bożym, nie jest z wiary. Mówi nam to Izajasza 8:20. Izajasza 8, rozdział, 20 werset. A co dotyczy zakonu i objawienia, jeżeli tak nie powiedzą, to nie zabłyśnie dla nich jutrzenka. Tak, a gdy wam będą mówić, radźcie się, wywoływaczy duchów i czarowników, którzy szepczą i mruczą, to powiedzcie, czy lud nie ma się radzić swojego Boga, czy ma się radzić umarłych w sprawie żywych? Więc tutaj widzimy wyraźnie, że mamy wskazania ze Słowa Bożego brać na poważnie. Więc tak, nie tylko wszystko, co nie jest zgodne ze Słowem Bożym, nie jest z wiary, ale również wszystko, co nie jest bezpośrednio nakazane Słowem Bożym, jest z niewiary. To nie jest tak jak w prawie rzymskim, wszystko, co nie jest zabronione, jest dozwolone, bo prawo rzymskie to jest światowe prawo i niektóre nauki demonów idą w tym kierunku. Wszystko, co nie jest zabronione, jest dozwolone. Nie, wręcz odwrotnie. Wszystko, co nie jest wyraźnie nakazane w Słowie Bożym, jest definitywnie zabronione. Więc nie tylko wszystko, co nie jest zgodne ze Słowem Bożym, nie jest z wiary, ale również wszystko, co nie jest bezpośrednio nakazane Słowem Bożym, jest z niewiary. Wielu chrześcijan podejmuje decyzje i robi rzeczy, nie zagłębiając się w Pismo Święte, by poznać zamysł Boży. Inni psują swoje życie nierównym jarzmem lub niewłaściwym towarzystwem. Drugi Koryntian w tym zakresie ma nam wiele do powiedzenia w 6 rozdziale, 14 wersecie. Drugi Koryntian 6:14. Nie chodźcie w obcym jarzmie z niewiernymi, bo co ma wspólnego sprawiedliwość z nieprawością, albo jakaż społeczność między światłością a ciemnością? Nie ma żadnej społeczności między jednym a drugim. Co za szkoda. Kolejny z moich częściej praktykowanych grzechów, które się przyklejają, to jest grzech szacunku dla osób lub podobania się raczej człowiekowi niż Bogu. I to ten grzech jest potępiony w Jakuba, drugi rozdział, od 1 do 9 wersetu. Co prawda na początku chodzi głównie o to, żeby nie czynić różnicy między osobami bóstwa i Pana Jezusa, Syna Bożego, który stał się dla nas ubogi, traktować z takim samym szacunkiem, jak szanujemy Boga Ojca, który jest nam przedstawiany przez Słowo Boże jako bogaty. I mamy tutaj wyraźnie powiedziane, że Pan Jezus, będąc bogatym, stał się dla nas ubogim, a myśmy wzgardzili ubogim. Więc tutaj jest to główny punkt. Natomiast można również ten fragment wykorzystać do pouczenia praktycznego, które również i tutaj jest zawarte. Bracia moi, nie czyńcie różnicy między osobami przy wyznawaniu wiary w Jezusa Chrystusa, naszego Pana chwały. Bo gdyby na wasze zgromadzenie przyszedł człowiek ze złotymi pierścieniami na palcach i we wspaniałej szacie, a przyszedłby też ubogi w nędznej szacie, a wy zwrócilibyście oczy na tego, który nosi wspaniałą szatę i powiedzielibyście, ty usiądź tu wygodnie, a ubogiemu powiedzielibyście, ty stań sobie tam lub usiądź u podnóżka mego, to czyż nie uczyniliście różnicy między sobą i nie staliście się sędziami, którzy fałszywie rozumują? Jak widać, jednoznacznie chodzi o to, kto nie czci syna, ten nie czci ojca. Tak samo mamy czcić syna, jak i ojca. Ale dalej jest: posłuchajcie, bracia moi umiłowani, czyż to nie Bóg wybrał ubogich w oczach świata, aby byli bogatymi w wierze i dziedzicami królestwa obiecanego tym, którzy go miłują? Jakub tu przechodzi do takiego praktycznego przykładu.
Wy zaś zgardziliście ubogim, czyli zgardziliśmy Panem Jezusem. Czyż nie bogacze cię miężą was i nie oni ciągną was do sądów? Czy to nie oni zniesławiają zacne dobre imię, które zostało nad wami wezwane? Jeśli jednak wypełniacie zgodnie z Pismem Królewskie przykazanie, będziesz miłował bliźniego swego jak siebie samego, dobrze czynicie. Lecz jeśli czynicie różnicę między osobami, popełniacie grzech i jesteście uznani przez prawo za przestępców. I Galacjan 1:10. A teraz, czy chcę sobie ludzi zjednać, czy Boga, albo czy staram się przypodobać ludziom, bo gdybym nadal ludziom chciał się przypodobać, nie byłbym sługą Chrystusowym. Ten grzech jest powszechny w wielu miejscowych zgromadzeniach. Więcej szacunku lub posłuchu daje się krewnym, bogatym lub lubianym, a nie duchowym osobom, które nie są spokrewnione, bogate lub lubiane. Strzeżmy się względu na osoby. Kolejny grzech jest grzechem opisanym w Efezjan 4:26, gdzie nie do końca, niekonsekwentnie walczymy z dostrzeżonym grzechem, ale zatrzymujemy się tam, gdzie jest stan otoczenia innych wierzących z lokalnego zgromadzenia, zamiast do końca wytępić grzech. Zachowujemy się jak Saul, a nie jak Jozue. Efezjan 4:26. Gniewajcie się, nie grzeszcie, niech słońce nie zachodzi nad gniewem waszym. Efezjan 4:26 jest często zniekształcone w wielu przekładach, natomiast w tekście greckim 4:26 wyraźnie, przepraszam, tak, Efezjanoe, tutaj mamy, wyraźnie jest zapisane w taki sposób, 4:26, orgidzeste kai me hamartenete, ho helios me episteueto, epito parorgismo hymon. Czyli widać wyraźnie, że jest tutaj powiedziane, że gniewajcie się i nie grzeszcie. Gniewajcie się i nie grzeszcie. Ewentualnie gniewajcie się, a nie grzeszcie, bo kai może być przetłumaczone jako i, jako a, albo może być opuszczone. Tutaj może być zarówno gniewajcie się, nie grzeszcie, albo gniewajcie się i nie grzeszcie, albo gniewajcie się, a nie grzeszcie. I potem jest, niech słońce nie zachodzi nad gniewem waszym. Czyli widzimy wyraźnie, że jest tutaj nawiązane do sytuacji z Jozuego, gdzie było słońce tak długo na niebie, aż naród zemścił się na swoich wrogach. Jozuego 10:13 dostarcza nam takiej informacji. Jozuego 10 rozdział, 13 werset. I zatrzymało się słońce i stanął księżyc, dopóki naród nie zemścił się na swoich nieprzyjaciołach. I tutaj jest w Efezjan właśnie 4:26 nawiązanie do tego, niech słońce nie zachodzi nad gniewem waszym, czyli niech się to słońce zatrzyma, dopóki nie wytępisz swojego złego nawyku, swojego grzechu, swojego małego liska, nie wytłuczesz wszystkich lisków aż do końca. Nie zatrzymuj się, patrząc dookoła w lokalnym zgromadzeniu, że twój brat lub siostra ma gromadkę 15 listków dookoła, a ty już wybiłeś z 30 do 15, zeszłeś i patrzysz, a to jestem
taki sam jak mój brat obok, jak moja siostra obok, więc już te 15 lisków niech sobie łazi przy mnie. I to jest podobne wtedy zachowanie nasze z 1 Samuelowa 15:24. I tutaj mamy to opisane w pierwszej księdze Samuela 15. Najpierw 14. Samuel zaś rzekł: a co to za beczenie owiec, które dochodzi do moich uszu, i ryk bydła, który słyszę? Saul odrzekł: od Amalekitów je przyprowadzili, ponieważ lud oszczędził najlepsze sztuki z owiec i z bydła, aby je ofiarować Panu Bogu Twojemu, resztę jednak wybiliśmy co do nogi. Podobnie chrześcijanie się zachowują z liskami. Można by to tak sparafrazować. A Pan Jezus zapytał: a co to za futrzaki, które widać tutaj w waszym okolicy? A wtedy dziecko Boże, które zachowało się tak, powiedziałoby, że oszczędziłem tyle, co miała siostra, tyle, co miała brat, ale resztę wybiłem do nogi. No więc niestety są takie towarzystwa, gdzie pewne grzechy są szczególnie pielęgnowane, a ty być może mógłbyś ten grzech u siebie pierw wytrzebić. I Efezjan 4:26 mówi, że masz się gniewać na ten swój grzech, te swoje liski, i wytłuc je co do nogi, a nie tyle, ile twój brat lub siostra jeszcze zachowało sztuk. Być może on też niedługo chciałby je wybić, a się ogląda na ciebie. I co? I wtedy będziesz winny jego zaniechania. Czyli tutaj musimy pamiętać o tym, że Efezjan 4:26 w połączeniu z Jozuego 10:13 i z 1 Samuelową 15:14 ma nam wiele do powiedzenia w tym zakresie. Dlatego korzystajmy z tych pouczeń. Kolejny grzech to jest grzech niewystarczającego oddawania Bogu. I tutaj jest powiedziane, aby mając wszystkiego pod dostatkiem móc łożyć na wszelką dobrą sprawę. I mając wszystkiego pod dostatkiem zawsze chrześcijanie są zobowiązani do tego, aby to, co mogą dobrze czynić, czynili. Bo przecież czytaliśmy dzisiaj z Jakuba, kto może dobrze czynić, a nie czyni, dopuszcza się zła. I teraz, jeżeli mamy dowód w swoim dobrostanie, że możemy dobrze czynić i nie przekazujemy tego nadmiaru, tego dostatku na służbę Bożą, to nie czynimy dobrze, choć możemy. I Bóg nam tak dobrze błogosławi, że to zdecydowanie jest więcej niż te jakieś żydowskie 10%, które gdzieś tam było praktykowane. Grzech niewystarczającego oddawania Bogu swojego czasu, swoich pieniędzy, swoich zasobów. Więc tu nie chodzi tylko o pieniądze, choć chodzi o pieniądze również, ale i czas. Czy oddajesz Bogu ze swojego czasu? Masz 24 godziny. Nasza pobożność ma być wyższa niż pobożność uczonych w piśmie i faryzeuszy. Jeżeli się ograniczysz tylko do 10%, to wtedy masz 2 godziny, 04 godziny, 4 razy 6 jest 24 minuty, tak? Czyli 2 godziny, 24 minuty to jest dziesięcina. Ale jeżeli nawet
nie przeznaczasz dla Boga więcej niż faryzeusze, to jesteś w tym zakresie gorszy niż faryzeusz. Więc 10% dawali faryzeusze nawet z mięty i ruty. To jest wstyd, jeżeli chrześcijanin ma pobożność na niższym poziomie niż faryzeusze i uczeni w piśmie, niż skrybowie. Malachiasza, 3:8. Czy człowiek może oszukiwać Boga, bo wy mnie oszukujecie? Lecz wy pytacie, w czym cię oszukaliśmy? W dziesięcinach i daninach. Przynieście całą dziesięcinę do spichlerza, aby był zapas w moim domu i w ten sposób wystawcie mnie na próbę, mówi Pan zastępów. Czy wam nie otworzę okien niebieskich i nie wyleję na was błogosławieństwa ponad miarę? I to w powiązaniu z Łukasza, 6:38. Tutaj mamy wyraźnie wskazanie dotyczące: dawajcie, a będzie wam dane, miarę dobrą, natłoczoną, potrzęsioną i przepełnioną dadzą za nadrze wasze. Albowiem jakim sądem sądzicie, takim was osądzą i jaką miarą mierzycie, taką wam odmierzą. Widać, że na poziomie właśnie jeszcze zakonu były już takie spostrzeżenia. Jest to fakt. Lud Boży nie daje Bogu wystarczająco dużo. W czasach Starego Testamentu Izraelici dawali Bogu dziesięcinę, a także dary poza tą dziesięciną. I to jest to, co można by określić pobożność uczonych w piśmie i faryzeuszy, albo pobożność skrybów i faryzeuszy. Teraz nie dajemy nawet połowy tego, jeśli patrzymy na statystyki. Wielu okrada Boga, mówiąc, nie jesteśmy pod prawem. Jeśli święci Starego Testamentu dawali Panu dziesięcinę i dary, to czy my możemy dawać mniej? Jeśli nawet niesprawiedliwi Starego Testamentu, jak faryzeusze i skrybowie, dawali dziesięcinę i dary, to czy my możemy czuć się komfortowo, dając mniej, jeśli mamy wszystkiego pod dostatkiem i możemy łożyć na wszelką dobrą sprawę? Chrześcijańskie dawanie jest oparte na tym, że patrzymy najpierw, ile dał mi Bóg. Jeśli mam wszystkiego pod dostatkiem, to wtedy mam pozwolenie Boże, aby dawać na wszelką dobrą sprawę. Jeśli mi brakuje, to nie mam dawać na wszelką dobrą sprawę. Ale ilu z nas, patrząc na wszystko, co dał nam Pan, może powiedzieć, że Bóg nie dał nam wszystkiego pod dostatkiem? To tylko ci są zwolnieni z dawania na wszelką dobrą sprawę. Nie na niektóre dobre sprawy, na wszelką dobrą sprawę. Także możemy przeczytać w 1 Mojżeszowej 14:20. I niech będzie błogosławiony Bóg Najwyższy, który wydał nieprzyjaciół twoich w ręce twoje, a Abram dał mu dziesięcinę ze wszystkiego. Abram nie był pod prawem, Abram nie był pod zakonem. Wtedy zdecydował dać dziesięcinę, choć oczywiście nie jest to określone procentowo. Także mamy Genezis 28:22. A kamień, który postawiłem jako pomnik, będzie domem Bożym i ze wszystkiego, co mi dasz, będę ci dawał dokładnie dziesięcinę. Znowu, święty Starego Testamentu, który nie był pod prawem mojżeszowym, był jeszcze przed prawem mojżeszowym. A więc zupełnie inny
zakres odpowiedzialności, ale także jeśli popatrzymy Mateusza 23:23, to też możemy zobaczyć pewną ciekawą rzecz. Biada wam, uczeni w piśmie i faryzeusze, obłudnicy, że dajecie dziesięcinę z mięty i kopru i z kminu, a zaniedbaliście tego, co ważniejsze w zakonie, sprawiedliwości, miłosierdzia i wierności. Te rzeczy należało czynić, a tamtych nie zaniedbywać. Widzimy, że nawet tak niesprawiedliwi ludzie jak faryzeusze dawali dziesięcinę. Oczywiście my nie jesteśmy pod prawem, my nie jesteśmy pod zakonem. Módlmy się, aby Pan zachował nas od tego grzechu i nauczył nas dawać, jak nam nakazał, o czym czytamy w 2 Koryntian, 6 rozdział, 9 rozdział, 6 werset. 9 rozdział, 6 werset. A powiadam wam, kto sieje skąpo, skąpo też rządź będzie, a kto sieje obficie, obficie też rządź będzie. Każdy tak jak sobie postanowił w sercu, nie z żalem albo z przymusu, gdyż ochotnego dawcę Bóg miłuje. Właśnie tak jest, że Ananiasz i Safira dali połowę, a chcieli uchodzić za takich, co dali całość. Można powiedzieć, że był tam ślad żalu lub ślad przymusu może czuli na sobie. Ale my mamy powiedziane, że każdy jak sobie postanowił w sercu sobie postanów, nie z żalem, czyli niech ci nie będzie żal jakiegoś grosza, albo z przymusu, gdyż ochotnego dawcę Bóg miłuje, a władny jest Bóg udzielić wam obficie wszelkiej łaski, abyście mając zawsze wszystkiego pod dostatkiem, mogli hojnie łożyć na wszelką dobrą sprawę. Jak napisano, szczodrze rozdaje, udziela ubogim, sprawiedliwość jego trwa na wieki. Więc tu jest wyraźnie powiedziane, abyście mając zawsze, nie czasami, zawsze, wszystkiego, nie niektórych rzeczy, wszystkiego, wszystkich rzeczy, wszystkiego pod dostatkiem, czyli nie jakoś tak pod korek, tylko właśnie ponad korek, pod dostatkiem, mogli łożyć hojnie, nie tak obele jak, tylko hojnie, tak żeby to było widać, że to jest łożone hojnie na każdą, na wszelką, a nie na niektóre, na każdą dobrą sprawę. Jeśli ktoś umie dobrze czynić, a nie czyni, dopuszcza się grzechu. Tak jest wyraźnie to obwieszczone. Kolejny grzech to jest grzech siódmy, można powiedzieć, z tej listy. Nie szukanie najpierw Królestwa Bożego. I to mamy opisane w Mateusza. Mateusza 6:33. Mateusza 6:33. Ale szukajcie najpierw Królestwa Bożego i sprawiedliwości Jego, a wszystko inne będzie wam dodane. Tak, mamy właśnie czas na własne potrzeby. Ciężko pracujemy, aby zarobić więcej pieniędzy. Czasami nawet porzucając biblijne spotkania, ale nie mamy czasu na studiowanie Słowa Bożego, na modlitwę, na odwiedzanie i niesienie Ewangelii niezbawionym. To jest kolejny grzech, który zrujnował życie wielu ludzi. I także grzech, który można by powiedzieć, jest grzechem kłamstwa. Składanie fałszywego świadectwa przeciw bliźniemu swemu, składanie fałszywego świadectwa, albo mówiąc inaczej, kłamstwo. I to jest wymienione między innymi w Kolosan. Kolosan, 3 rozdział, 9 werset. Kłamstwo. Często jest tak, że się pojawia kłamstwo. Pokazywanie innym niż jestem, że jestem inny niż jestem, tak jak Ananiasz i Safira. Kłamstwo przeciwko Duchowi Świętemu. 3:9.
Nie okłamujcie się nawzajem, skoro zewlekliście z siebie starego człowieka wraz z uczynkami jego. Nie okłamujcie się nawzajem. Nie okłamujcie się nawzajem. Wiele razy kłamiemy, nie zdając sobie z tego sprawy. Śpiewamy donośnym głosem, Panie, Tyś jest uwielbiony. Ale nie mamy prawdziwego poświęcenia dla Pana i tym pokazujemy, jak Pana nie mamy zamiaru uwielbiać naszym życiem. Śpiewamy, Pańska jest ziemia i to, co ją napełnia, ale kiedy przychodzi czas dawania, przechodzi czas taki, że trzeba na coś wyłożyć, na jakąś dobrą sprawę, dajemy bardzo mało. A jest powiedziane, że mamy dawać na wszelką dobrą sprawę. Świadczymy, ale nie żyjemy zgodnie z tym. Bracia i siostry, bądźmy wykonawcami słowa. Wzywa nas Słowo Boże w Jakuba 1,22. Jakuba 1,22. A bądźcie wykonawcami słowa, a nie tylko słuchaczami oszukującymi samych siebie. I grzech dziewiąty, który chciałbym tutaj przedstawić, to jest grzech niemiłowania braci, tak jak Pan nakazał nam miłować. Dziewiąty gatunek liska, psującego winnicę. Jest to Ewangelia Jana 15,12. Ewangelia Jana, 15 rozdział, 12 werset. Takie jest przykazanie moje, abyście się wzajemnie miłowali, jak ja was umiłowałem. Tak. Także mamy Jakuba 2,8. Jakuba 2,8, Jakuba. Drugi rozdział. Werset 8. Jeśli jednak wypełniacie zgodnie z Pismem królewskie przykazanie, będziesz miłował bliźniego swego jak siebie samego, dobrze czynicie. Pierwszy list Jana 3,16. Pierwszy list Jana, trzeci rozdział, 16 werset. Po tym poznaliśmy miłość, że On za nas oddał życie swoje i my winniśmy życie oddawać za braci. I 18 werset. Dzieci, miłujmy nie słowem, ani językiem, lecz czynem i prawdą. Nie masz gadać o tym nie słowem, nie językiem. Po co mówisz siostrze lub bratu? Kocham cię, bracie, kocham cię, siostro. Jakie to ma znaczenie? Ty możesz to pokazać, a nie opowiadać bajeczki, że kochasz językiem, kochasz słowem. Bez sensu. Pan powiedział, miłujcie się wzajemnie tak, jak ja was umiłowałem. I to mówi Słowo Boże. Często kochamy tylko ustami, a nie czynami. Tak, często kochamy tylko ustami, ale nie czynami. Niektórzy kochają tylko tych, którzy ich kochają lub są im bliscy, ale nie mają miłości do tych, którzy się od nich różnią. Nauczmy się kochać naszych braci jak samych siebie. Moi drodzy bracia, zabijajcie te małe lisy, abyście nie byli bezowocni. Módlmy się, aby Pan wybawił nas od tych grzechów, abyśmy mogli żyć i chwalić Zbawiciela, który nas umiłował i oddał się za nas. Każdy chrześcijanin musi być myśliwym, polującym na małe liski, które psują winnice. I te liski są wszystkie do odstrzału. Przy pieśni nad pieśniami, drugi rozdział, 15 werset. Połapcie nam lisy, małe liski, które psują winnice, a winnice nasze zakwitną. Dbajmy zatem o winnicę, aby mogła zakwitnąć i wydać owoc. Niech Bóg wam błogosławi.